Witam w kolejnej części. Tak jak mówiłem, teraz pokażę przykład Stateful Set. Czym się różni? Co to jest Stateful Set? Jest to też rodzaj deploymentu, tylko różni się od typu deployment, tego co robiliśmy wcześniej. O tego. Tu. Typ deployment różni się tym, że no jest dedykowany dla aplikacji, które są stateful, czyli no jakby to najprościej wyjaśnić, na przykład takie jak baz danych, że wymagają, żeby dane były trzymane cały czas, że nie mogą być dane usuwane na przy restarcie, czyli na przykład gdy aplikacja jest tworzona, czy tam odtwarzana podczas startu z jakiegoś endpointa, no to używamy wtedy typu deployment, no bo no nie musimy trzymać żadnych danych persystentnych. Jeżeli musimy trzymać dane, tak jak na przykład jak Postgres, tam PG-logi, no to używamy wtedy stateful seta. Czyli dla bezstanowych aplikacji jest to deployment, dla stanowych aplikacji stateful set. No nie używamy tego zbyt często, stateful seta, no ale są przykłady, dla których no, musimy użyć. Jest coś takiego jak key clock, nie będę się zagłębiał, może ktoś wie, może ktoś z tym pracował. I tam na przykład musimy używać stateful seta ze względu na to, że przechowujemy certyfikaty, potrzebujemy mieć podpięty jakiś volume, który przy restarcie no, nie może być tworzone od nowa, tylko no, musimy się podpiąć do tego, który tam mieliśmy. No i co jeszcze? Jeszcze pody. Różni się, zauważycie to w nazwie podów. Pody są rejestrowane i mają zawsze tą samą nazwę. Ale to zobaczycie. No to jest właśnie ten stateful set. No dobra, ja sobie tutaj tak przygotowałem taką ściągawkę troszeczkę, ale będzie mi potrzebny replika, match label w selektorze, a zrobimy sobie to samo. Zobaczycie, że się to dużo nie różni. Na przykład ten spec będzie taki sam. Tak samo dodamy sobie. Nie będzie dużo różnicy. Może sobie nawet zrobimy tak, że zrobimy sobie cat deployments to STS. STS to jest skrót od stateful set. STS i tak zmieniamy sobie nazwę na stateful set, metadata zostaje ta sama, bo nie będzie nam się kłóciło, replikę zostawimy sobie tą samą, match labels zrobimy STS, aplikację STS. No nie będziemy może już serwisu do tego tworzyć, bo już serwisy przeszliśmy w filmie o serwisach. Replika, co tam jest? No dobra.
No to nie będzie więcej różnic na początek. Nie ma, nie ma dużo różnic w tym, tak? Jak widzicie, jest to samo. Template. Czy ja dobrze template zrobiłem pod C, pod specem? Chyba tak, jeżeli dobrze pamiętam. To jest kolejny spec. Tak, no będzie dobrze. Dobra. I patrzcie teraz. Kubectl apply minus F i teraz będzie. A, oczywiście. No i zobaczcie, co się stało. Kubectl minus get sts. Widzicie, gdzie jest TSA? Nie podałem namespace'a i się nam dodało w głównym. Żeby usunąć STS-a, najlepiej zrobić tak. I usuwamy to po pliku. Musimy oczywiście dodać. A, możemy to dodać jeszcze w inny sposób. Tutaj. Namespace metadacie. Teraz jak sobie zrobimy. Nie ma, ale jak sobie zrobimy teraz minus n etap szósty i mamy. Czyli ta namespace w tym w metadacie, jeszcze raz to pokażę, może to szybko zrobiłem. Tutaj namespace w metadacie. No, załatwia nam sprawę podawania tutaj przy apply namespace'a. No dobra. I zobaczcie. To jest deployment to jest pod z deploymentu. I to, co wam mówiłem, unikalna nazwa będzie dodawana. To jest pod z STS-a. To jest ta różnica. Tutaj mamy stateful set, a tutaj nie. I za każdym razem ten zarejestrowany pod będzie z innym haszem tutaj na końcu, a ten zawsze będzie taki sam. Na przykład przy aplikacjach Redisowych też się używa tego, przy Kafce. Redis, Kafka używa. No wszystko to, co jest związane z bazami danych, czy tam płaskimi, czy relacyjnymi bazami danych, czy nierelacyjnymi, także no, tam są zużywane stateful sety. No dobra, ale czym się jeszcze różni? W stateful secie możemy sobie dodać. To nie wiem, czy w minikube nam się uda. To było na poziomie template'a. Template'a tutaj to jest chyba jeden. Tak, tu dodajemy sobie coś takiego jak volume claim template. Volume claim template. No, chyba nie strzeliłem literówki żadnej. Metadata i tu metadata nie będzie tu chyba, metadata będzie równo i to będzie wcięcie tak było. Name go web data. I sobie teraz robimy speca i będzie access mode
To będzie typ, taki typ. Read, write once. To znaczy, żeby się podpiął tylko do jednego poda. Że możemy przypisać tylko raz do jednego poda. Storage class name. I to właśnie. Nie pamiętam, co to było. Spróbujemy default. Nie wiem, czy to pójdzie na minikubie. Resources. Request. Request. Or requests. Chyba requests było. I storage. Zrobimy 1 giga. Czyli to jest ta różnica, że możemy sobie dodać template do naszego voluma i się nam stworzy persistent volume claim. O ile nam się stworzy, bo no niestety minikube volume claim. Volume template. Czemu tutaj? A, templates. Replicas. Update strategy. Widzicie? I to jest też różnica, że stateful set nie pozwala nam update'ować pewnych rzeczy. I mówi czego? Nie pozwala nam update'ować repliki, ordinals, template, update strategy, persistent volume claims policy and. Czyli widzicie? I teraz musimy sobie zrobić tak, że usuwamy z testa, no niestety. I tworzymy go ponownie. Teraz sobie zrobimy tak. Zobaczymy, czy działa. Pending. No, pewnie nam się nie stworzy. Nie stworzy nam się dlatego, że cube ctl get storage class. Standard. A, standard. OK. No zaraz nam się stworzy w takim razie. No, nie będzie default, tylko będzie standard. Storage class będzie standard. No i teraz powinien nam się stworzyć. I zaraz zobaczymy. Get PV. PVC. No i mamy. Pending. No, pewnie nam się nie stworzy, coś będzie brakowało. Tak. Persistent volume controller not found. No dobra. Czyli na minikubie jest więc większa zabawa. Jak rozwiązać te problemy, no to już na kursie ewentualnie zrobię takie filmiki. Już za jakiś czas będę wrzucał na mój drugi kanał, ale po angielsku. Tam już nie będzie kursu po angielsku, ale tam będzie taki... Właśnie takie kwestie, na przykład zaawansowane rzeczy, jak dodawanie storage classów i tak dalej. To tam sobie zobaczycie. Możecie w tym pogrzebać i zobaczyć, jak to naprawić w minikubie. Chodzi o to, że nie może nam się sprowizjonować ten persistent volume claim. Z tego względu, ten persistent volume claim to jest coś takiego jak
Wirtualny dysk. Wirtualny dysk, który się tworzy gdzieś na macierzy. Do każdego Kubernetesa poprzez ten storage class podpinamy jakiś zasób dyskowy. To może być NFS, to może być Samba, to może być CIFS, to może być, no CIFS to Samba w sumie. To może być dysk lokalny na każdym workerze. No tutaj jest spora, może jakiś GFS być podłączony. No jest tam wybór tego. Najczęściej spotykanym jest właśnie NFS. No albo dyski też ażurowe, czyli jak nie mamy na on-premie, no to wtedy tylko na przykład na cloudzie, no to już są storage accounty jakieś tam tworzone. Czy tam nie storage accounty, tylko manage disks, ale też no storage account w sumie też możemy podpiąć, ale manage disk i tam są już typy, to już przez Azure'a, to może przy okazji Azure'a, jak dojdziemy do Azure'a, do jakiejś chmury, to na przykładzie Azure'a będę pokazywał. No, jeżeli się uda, jeżeli się uzbiera odpowiednia liczba osób. No dobra, ale nie przedłużając, to by było na tyle. To jak widzieliście, no nie ma dużo różnicy między STS-em a deploymentem w takim podstawowym zakresie przy deployowaniu aplikacji. No jest później już przy samym zarządzaniu tym, także nie możemy sobie czegoś tam update'ować tak łatwo i tak dalej. Trzeba usunąć tego STS-a i tworzyć go od nowa. No i to by było na tyle w tym temacie. Muszę pomyśleć, co dołożyć następne, ale na pewno coś ciekawego będzie. Także zapraszam do oglądania, dzięki za uwagę i no, zapraszam do dyskusji w komentarzach, bo się nic nie pojawia, a chętnie bym usłyszał coś na temat tych filmów. Dzięki i do zobaczenia.